Obturacyjny bezdech senny ma miejsce, kiedy górne drogi oddechowe zapadają się, prowadząc do wstrzymania oddechu podczas snu. Po pewnym czasie osoba śpiąca przebudza się, aby gwałtownie nabrać powietrza. Ten cykl wstrzymywania oddechu, po którym gwałtownie nabierane jest powietrze, może występować wiele razy na godzinę w trakcie snu. Mówiąc o obturacyjnym bezdechu sennym, należy wziąć pod uwagę dwa czynniki. Po pierwsze, wielkość dróg oddechowych. Po drugie, objętość powietrza, którą nawykowo oddychamy. Jeśli chodzi o wielkość dróg oddechowych, to im one są węższe, tym wytwarzane jest w nich większe ujemne ciśnienie podczas wdychania powietrza do płuc. Nawykowe oddychanie przez usta w dzieciństwie może zmienić kształt twarzy, powodując mniej Zmniejszenie i cofnięcie się żuchwy. Zmniejsza to średnice dróg oddechowych, zwiększając tym samym ryzyko wystąpienia bezdechu sennego. W miarę starzenia się w górnych drogach oddechowych zmniejsza się tonus mięśniowy, co również przyczynia się do bezdechu podczas snu. W celu utrzymania drożności dróg oddechowych ważne jest unikanie spania na plecach oraz trwały nawyk oddychania przez nos. Drugim czynnikiem wpływającym na obturacyjny bezdech senny jest objętość powietrza, którym oddychamy. Powszechnym zjawiskiem jest oddychanie zbyt dużą objętością powietrza, co przejawia się m.in. głośnym oddechem i częstym nabieraniem powietrza przez usta. Ciężki oddech podczas snu zwiększa ujemne ciśnienie w górnych drogach oddechowych, wywołując ich zapadnięcie. Wyobraź sobie, że robisz duży wdech przez cienką papier. Rurkę. Im większy oddech, tym większe prawdopodobieństwo tego, że ścianki rurki zapadną się do środka, z drugiej strony delikatny oddech przez rurkę wywołuje mniejsze ujemne ciśnienie, zmniejszając ryzyko zapadnięcia się ścianek rurki. Trening oddechowy, który ma na celu przestawienie ośrodka oddechowego w mózgu na tolerancję mniejszej objętości oddechowej, w znaczącym stopniu zmniejsza ilość bezdechów sennych. Połączenie treningu oddechowego z terapią miofunkcjonalną, która wzmacnia tonus mięśni górnych dróg oddechowych, w znaczący sposób zmniejsza ryzyko wystąpienia bezdechów sennych i spłyconego oddechu.